Cześć, witajcie z powrotem na naszym kanale o naszej przyczepie. W końcu pierwszy raz od kilku dni mam naprawdę fajną pogodę, żeby zacząć coś z nią robić, bo teraz ponad tydzień, grubo ponad tydzień, 10 dni chyba, nie było nic w przyczepie robione. Nie ruszałem tam, tylko wchodziłem, patrzyłem tam na parametry akumulatora, jak się ładowało przez słońce, bo zamontowałem ten solar. A tak to nic nie robiłem. Dzisiaj natomiast chcę podkleić listwy, jeżeli się uda, wszystkie trzy, których nie ma w podłodze, i przymierzyć się już do klejenia styropianu. I pokażę wam też układ, który na szybko zmontowałem, po to, żeby sprawdzać już sobie panel po prostu. Tutaj jest mój regulator z Volta. Aktualnie słońce po nim świeci, ale on nic nie ładuje, ze względu na to, że nie ma obciążenia. Obciążenie wychodzi tylko i wyłącznie to, które idzie na te spoty świetlne. Zamontowałem sobie kilka spotów świetlnych, żeby móc zrobić w nocy w przyczepie. A jeżeli nie są włączone, to po prostu ładowanie jest na zero, ze względu na to, że po prostu akumulator jest pełny. Jeszcze zobaczę. 0 Ah, 17 Ah, 13,9 V na baterii. O, 40 V idzie z panelu, czyli panel jest całkowicie niewykorzystywany. Wszystko jest naładowane na fulla. Zobaczcie, tutaj jest wszystko ładnie podłączone przez bloki rozdzielcze, na które czekam z AliExpressu. Przepraszam za ostrość. Wszystko jest połączone przez bloki rozdzielcze. One będą zamontowane docelowo w szafce. Jeden i drugi na rozejście głównych przewodów do akumulatora. Oczywiście przez bezpiecznik i wyłącznik bezpieczeństwa. I tutaj mam po prostu przetwornicę moją z Volta. I na tej przetwornicy już pracowały normalnie narzędzia. Wiertarka, szlifierka, bez najmniejszego problemu. A teraz, tak jak mówię, akumulator jest nabity na fulla, nic nie ładuje. Tutaj jeszcze mam taki malutki panelik bezpieczniku, który będzie również zamontowany w przyczepie. No i na może na razie tyle. Tutaj lało kilka dni, nic mi nie przecieka. Zarówno tutaj na wejściu przewodów, jak i tu. Ok. Na razie tyle. Pierwszą listwę, jaką będę kleił w tym miejscu. Tutaj mi wyszła ona razem z podłogą. Tylko będę musiał jeszcze jakoś przycelować, żeby trafić sobie w otworki po śrubach. To będzie najtrudniejsze. Chyba że listwę przepierę to z boku i po prostu nie będzie się zgrywała razem z otworkami. Zobaczcie jeszcze, jak to wyjdzie, w którym miejscu będzie listwa. Dobra, ja się biorę za robotę. Najpierw jeszcze przydałoby się okno pootwierać, bo robi się tutaj, kurczę, ciepło. Ok, mam jedną rękę, jedną ręką tego raczej nie podeprę, więc na razie otworzyłem, to sobie go podeprzeć, potem sobie otworzę jeszcze tamto, bo naprawdę robi się ciepło w przyczepie. Cyrkularka ustawiona na dokładnie, nie wiem co będzie widać, na 2 mm, bo kupiłem po prostu tą listewkę, no pokażę odcięty kawałek, za wysoką, nie było po prostu na wymiar idealny do przyczepy i po prostu z całej tej wysokości muszę ściągnąć 3 mm, żeby przypasowała mi do przyczepy. Byłem, muszę przymierzyć, wszystko jest fajnie, 3 mm muszę po prostu ściągnąć, zrobię to cyrkularką i będę ją spokojnie mógł montować do przyczepy.
Okej, kochani, listwa wklejona. Leży sobie fajnie w tym miejscu. Troszkę mam to wyszło. Trudno było trafić sobie otworami. Widzicie, jak wyszło dziwnie, trochę bokiem, ale to nic. Wszystko będzie tak ładnie dociśnięte przez podłogę. No. Jedna listwa przyklejona. Teraz muszę zająć się tą, która będzie tu. I aha, teraz widzicie cały bajzel, jaki ja tutaj mam. No, strasznie mam, co? No, i jeszcze tam muszę przykleić. Może mi się to uda zrobić jeszcze dzisiaj. Zobaczę. Na razie zastanawiam się, powiem wam szczerze, nad tą listą, bo tutaj z jednego... O, od razu będę musiał uszczelnić tą lampkę, bo z tej lampki tam spod przewodu leje mi się trochę deszcz. Dobra, ja na razie sprawdzam, czy jest wszystko proste i biorę się za tą listwę. Jeszcze na szybko sprawdzam tutaj, czy się zgadza wysokość pomiędzy listwami. I zgadza się, no w razie czego podłoga to wszystko dociśnie, ale zgadza się, czyli z tych, te murzynie są na wymiar, muszę po prostu krajzegą odciąć 5 do 6 mm z wysokości i wtedy ona sobie fajnie tutaj siądzie, wyrówna się i na to sobie siądzie podłoga. Okej, czyli to jest, a tutaj pomiędzy to pójdzie dwójka styropianu, mata korkowa na to. Wszystko było fajnie ocieplone i wygłuszone. Dobra, biorę się za resztę. Ok, kolejna deska zrobiona. Otwory tym razem zrobiłem wiertłem troszkę większym niż tam jest potrzebne. Po prostu otwory zrobiłem 10, a tam jest 8. Złapię tą ostrość na tej desce, czy nie? Złapało, pięknie. Tak, a tutaj musiałem wyrzeźbić takie coś, bo tam jest takie wytłoczenie na samym środku, na podłodze. Ok, idę teraz listwę kleić na swoje miejsce. Listwa przyklejona, idealnie otworami nacelowałem, tym wycięciem też. Wszystko jest pięknie, tylko teraz właśnie muszę zrobić z tą lampką tam, to co widzicie w samym centrum kadru. Uszczelnić, bo jeżeli tego nie zrobię, to za 2-3 dni stracę listwę. A za tą listwę pod tym bałaganem wezmę się, no, raczej nie dzisiaj, to poczekam, aż mi wyschnie. Wszystko przeniosę sobie tutaj, jest jakąś płytę albo deski poukładam, bo paletę wezmę, bo tam ma w piwnicy parę palet. I po prostu w tym miejscu ułożę sobie nową tak nawet chwilową podłogę. To będzie wszystko, bo to się wezmę za tamtą listwę. Dobra, idę wyciągać lampkę i ją uszczelnić. Nie wiem jeszcze czym, ale muszę czymś się fajnie uszczelnić. Teraz wam powiem, na czym polega cały ten widz z tą lampką. Chodzi o to, że jak przyczepa stoi w ten sposób, tutaj z dachu leje się ciurek wody w czasie deszczu i nawet widać po zaciekach. Nie wiem, czy na kamerze widzicie. Idealnie idzie tu, do lampki. Tu i przez te dwie dziury ciśnie mi się woda do środka. Tego tutaj nie uszczelniłem. Teraz myślę jak. Prawdopodobnie okleję to taśmą butylową tutaj i przywalę lampkę. Albo uszczelniaczem. Chociaż wolałbym może uszczelniaczem, bo uszczelniacz to jednak jeszcze klej jest i on lepiej chwyci od tej taśmy butylowej. Powiem wam tak, uszczelniacza nie żałowałem, bo ta lampka raczej demontowalna nie będzie. To jest LED, nierozbieralna, ona się nie spali. Jak trzeba będzie, się po prostu wyszarpie, odklej, ona spokojnie odejdzie. Nawaliłem tutaj trochę tego uszczelniacza. Nie żałowałem go, ale przynajmniej nie będzie mi się lało do środka. To samo zrobię z tamtą lampką. Tak dla bezpieczeństwa. Ok, teraz wystarczy, żeby nie padało przez co najmniej do jutra. Tam sobie wszystko fajnie, ten uszczelniacz zaschnie. Jutro wezmę kreszera, bo mam, poleję tutaj specjalnie wodą. Nawet nie kreszera, nie muszę, z doniczki tutaj do góry podleję. Zobaczymy, czy cokolwiek wcieknie mi do przyczepy, ale już raczej w to bardzo, bardzo wątpię. Idę robić z drugą lampą.
No i moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu. Dziś zajmę się w końcu klejeniem styropianu na podłodze. Mam klej, mam pistolet, mam styropian, tylko muszę opróżnić przyczepę i wziąć się za robotę. Może jak na złość, było pięknie, tam już widać niebieskie niebo, a zaczęło padać, a cię kropić. Mam nadzieję, że to przejdzie, bo ja wszystkie rzeczy z przyczepy... Już przeszło. Wszystkie rzeczy z przyczepy wyciągam tutaj na zewnątrz, bo muszę tam mieć pusto do klejenia styropianu. Ok, zapraszam was teraz do środka, bo wczoraj już powoli ułożyłem sobie, znaczy tylko ułożyłem kilka płotów, tu i tu, żeby zobaczyć jak to wszystko wyjdzie. No i tak, wychodzi bardzo fajnie, tylko zastanawiam się jeszcze jak osadzić ten styropian. No będzie na kleju, fakt, klej jest tylko rozprężny. On teraz jest jakieś 3 mm poniżej poziomu belek. I zastanawiam się po prostu, mam matę korkową, czy nie wyciąć pasków maty, jak położę styropian, nie położyć na nich tego korka. Po prostu położyć coś ciężkiego, żeby on mi nie wyszedł za bardzo do góry, a był ten 1 mm pod płytą, 2 mm, tyle ma chyba mata korkowa i po prostu tą matę zostawić na tym styropianie. Wiem, że to praktycznie żadna izolacja, bo tutaj mam rolkę maty korkowej, ile ona może mieć? No, tak za 2 mm. Wiesz, to żadna izolacja. Chociaż, kurczę, już jak takie coś mam i to za darmo zdobyłem tą matę, to czemu po prostu tego tutaj nie położyć? I chyba właśnie w ten sposób to zrobię. Wytnę paski i położę między belki. Dobra, ja biorę klej i pierwsze przyklejam te dwa płaty. Zobaczę w ogóle, jak to wyjdzie. Pierwszy pasek styropianu przyklejony. Nie ma to jak czytać instrukcję, jak używać kleju po jego wyciśnięciu na powierzchni po przyłożeniu płyty. Ale to trzeba być mądrym. Dobra, klej, pamiętajcie, zawsze musi być w takiej pozycji przechowywany. I on w tym momencie może tak zostać, po prostu kończycie robotę, zakręcacie ten pomarańczowy kurek i on w takiej pozycji może sobie stać tygodniami i nic z niego, azot nie ucieknie, który go wypycha, nic. No, mam tatę budowlańca, który zrobił mi ten instrukcję użytkowania pianek i kleju w takich właśnie pistoletach, więc wiem, że jeżeli go tak zostawię, zakręcę tylko tutaj, to on sobie tak może leżeć i czekać, kiedy skończę robić z listwami tutaj na ścianach, kiedy przykleję odpowiednie listy wzmocnienia, kiedy będę kleił styropian na ściany. No, tam dałem go więcej, bo tam podłoga idzie w dół, tutaj go dałem mniej, bo tutaj podłoga dochodzi tak troszkę do góry i na czucie tutaj zrobiłem około milimetra dwóch poniżej, tutaj też, dlatego tutaj jeszcze, jak mówię, ta mata korkowa sobie ładnie siądzie. Pod spodem, uwaga, pod spodem jest dylatacja do podłogi, to nie jest przyciśnięte z całej siły, tam jest po prostu dylatacja w zależności, tutaj pewnie będzie za 2-3 mm, tam będzie tych milimetrów około 5. Dlaczego? Dlatego, że kiedy będzie jakowi wilgoć odkładał od spodu, a tak bardzo często się dzieje, że wilgoć odkłada się na no, jak to się nazywa? No, na przyczepie, na skorupie. I kiedy mamy przywalone na zero ten styropian, ta wilgoć nie ma gdzie uciec. Bardzo często też ludzie robią tak, że styropianem dojeżdżają na zero do ściany, tam jeszcze piankują. Absolutnie się tak nie robi. Musi zostać. Ja tam mam od centymetra do półtorej centymetra, zależy od tego, jak bardzo krzywa jest skorupa. Serio. Ja tam mam dylatację. Jak dojdzie styropian na ścianę, który też będzie jakieś 2 mm tutaj na grubość kleju od ściany,
On dojdzie sobie tutaj, tu tam piaseczek z pianki, ale tam wszędzie będzie przestrzeń, słuchajcie. Cała wilgoć, jaka, nie wiem, czy kiedyś się rozszczelni coś, nie daj Boże, przy oknie, wszystko będzie sobie spływało po ścianie. To jest klej jakby, to jest żywica jakby, co to nie słyszycie, gdy żywica jest świecąca, zaschnięta. Wilgoć sobie spłynie tu do odwodnienia, do tej rynienki i tam dziurkami ucieknie. A jeżeli wy to zawalicie, zapiankujecie, wilgoć wam pójdzie na przyczepę, rozsadzi wam płytę i cała wasza robota, całe pieniądze pójdą na marne. Dobra, koniec gadania. Tutaj już płyta się chwyta. Tylko 20 minut chwyta ten klej. A ja biorę tutaj się za klejenie kolejne. Tutaj będzie ciekawie, bo tutaj są i akumulator, i kable, i gniazdo od gazu. Najfajniej byłoby, bym ten akumulator zdemontował na ten czas, ale na razie nie mam za bardzo czasu, żeby go demontować. Więc po prostu odsunę go, by sobie kable trzymał ręką. I widzicie, o to właśnie mi chodzi. Może uda mi się o to wam pokazać. Patrzcie, jest dylatacja. Jest dylatacja. Tutaj, czekajcie, obrócę się. Jest dylatacja. Jest dylatacja, widzicie? Tutaj, widzicie, do łaty. Jest przerwa. Na matę korkową jest przerwa. W ten sposób powinno kłaść się styropian, żeby była ta dylatacja. Żeby tutaj to wszystko mogło sobie oddychać. Żeby ta wilgoć mogła uciekać. No. Dobra, klejmy. Czekajcie. Siupa. Dobra, klejmy. Drugi pasek. Tym razem pokażę wam, jak klej kłaść. Jak ja kładę klej. Ja wiem, że najlepiej jest kłaść go wzdłuż. Bo kładąc go wzdłuż, właśnie my robimy sobie tą dylatację. Cyk. Tutaj, o, mi się tam żygło. Tutaj troszkę więcej, tutaj już cieńszy pasek, bo tu jest grubiej. Pięknie. Mamy dwa paski położone. Tutaj jeszcze w razie czego można, wiecie, pultka takiego zrobić. O. Tutaj też, tak żeby nie było. Tam nie zrobiłem, ale tutaj zrobię takiego pultka. Dobra, tyle wystarczy. Cholerny akumulator. Super, i palec wsadziłem w klej. Super. To jest jak pianka. Ciężko zacznie ściągnąć. Dobra. Płat, nie pas. Płat, styropian. Tak. Tak. Delikatnie to dociskamy na taką głębokość, jaką chcemy. Też patrzymy, żeby nie przegiąć, żeby go sobie nie wcisnąć pod podłogę. Potem wyciągnąć to już będzie ciężko. Delikatnie, z rozwagą. Cyk. Dociskamy. Pięknie. Doszedł. Tutaj doszedł. Tutaj jest szpara. Super. Tam jest dylatacja. Tam sobie wisi w powietrzu, ale tam przy gnieździe od gazu nawalę pianki. Tam sobie jeszcze fajnie pianka siądzie. I bierzemy poziomiczkę i sprawdzamy. Tu jest szpara. Tutaj jest szpara. Tutaj troszkę za mało, trzeba troszkę docisnąć, bo też ten styropian, wiadomo, będzie bananował lekko. Tu jest szpara. Tutaj jest. Tutaj jest. Ładnie, wszystko pięknie. Tutaj troszkę to w powietrzu jest, ale tam podejrzewam, że jak psiknę pianką, to wszystko mi ładnie siądzie. No wiem, że będę musiał troszkę więcej pianki dawać, żeby jednak było grubiej, żeby on miał na czym ten styropian jakby siąść. Ale wysprzątałem sobie tutaj, wyzamiatałem, przesunąłem paletę,
Teraz będę docinał na wymiar i przyklejał tutaj płat. Tutaj muszę wyciąć na nadkole. Zastanawiam się, czy dojechać do nadkola, czy nie. Nie będę dojeżdżał, sobie centymetr od nadkola, pół centymetra od nadkola. Lecimy teraz tutaj, popatrzcie. O to mi chodziło z tymi odwodnieniami. Mam nadzieję, że mi się to uda pokazać. Popatrzcie, jaka tutaj jest dziura wielka. Czekajcie, na razie niewiele widać. Może uda mi się światło tam złapać lepsze. O! Ojej, nie udało się. Uda się? Coś tam się udało. Patrzcie. Spróbuję wam tak, jak to jest duża dziura. Tam jest przestrzeń około 7-8 cm. Do dna odwodnienia, to będzie ogromna dziura. Tamtędy będzie się spływała woda, wilgoć i inne rzeczy. Tak samo jest z tej strony. Uda mi się? Tak, tak samo jest z tej strony. Też jest naprawdę spore dziursko. I tędy sobie spokojnie będzie spływała woda. To będą dziureczki od odwodnienia porobione przeze mnie. Nie wiem, czy one jeszcze w ogóle są odetkane, dobra. I w ten sposób to sobie tu będzie to odwodnienie funkcjonowało. Na razie wykleiłem tyle. Czekajcie, muszę was fiknąć do góry znowu. O. Dziś jeszcze, ze względu na to, że mam troszkę mniej czasu niż myślałem, dokleję ten pasek, to jeszcze między tymi belkami i to wszystko. No to tyle byłoby na dzisiaj składzenia styropianu. Położyłem połowę przyczepy. Tutaj będę musiał po prostu coś poprzemieszczać, tutaj dać jakąś paletkę, by układać rzeczy. Albo przykręcić płytę podłogową. Jeszcze zobaczysz. Albo przykręcę płytę, albo położę paletę. Ale myślę, że prędzej, słuchajcie, przykręcę już płytę podłogową. Naprawdę. Żebym tutaj już spokojnie całej tej powierzchni mógł sobie chodzić, no nie do końca chodzi, będę musiał jakieś gumoleum położyć, bo jest niezbyt ładna pogoda. Od jutra ma lać. Ok, na razie tyle, jestem w połowie przyczepy. Tutaj widzicie, jest belka łącząca części podłogi, więc dotąd spokojnie mogę położyć płytę. Tak chyba zrobię. Nie będę musiał potem bawić się już z tymi kamerami, co będzie stało na podłodze. Na dzisiaj koniec, bo ja muszę kończyć. Jest jeszcze wcześnie, bo dopiero jest 12:10, ale ja dzisiaj muszę troszkę wcześniej wyjechać. Ach, no i obiecałem wam pokazać, z czego będzie podłoga. Podłoga będzie z płyt MFP 10 mm. To jest jak widać płyta wirowa, ale jest bardzo wytrzymała i dużo bardziej wodoodporna niż sklejka. Fakt, przyznajcie, że pojechałem po kosztach, 80 coś za jedną płytę, ale płaciłem mam ścinek na meble, te ścinki jeszcze leżą pod spodem tych dużych płyt, więc mam jakby dwie pieczenie na jednym ogniu. Słuchajcie, mam drewno na meble MFP, nie wszystkie meble z tego będą, i drewno na podłogę.